Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec, jestem tutaj z moją przyjaciółką, sławną blogerką i autorką, Niną Księżopolską. Cześć. Cześć. I jesteśmy tutaj, bo teraz jest taki bardzo ważny czas, bardzo ciekawy czas, trudny dla wielu czas. Jest to czas pełen wyzwań. I chcemy do Was, chcemy porozmawiać na temat paru tematów. Oczywiście tematów związanych z Chrystusem i co to znaczy dla chrześcijan. Mamy pewne przemyślenia na temat tego, co się teraz dzieje i co jest teraz ważne dla ludzi, którzy nazywają się chrześcijaninami i co jest ważne dla ludzi, którzy uważają, że Chrystus jest w centrum, co jest ważne na teraz i jak proroczo mamy interpretować to, co się dzieje teraz i mamy się przygotowywać na powrót Chrystusa. Nina, czy rozmawiałyśmy wcześniej o tym, że ludzie mają różne reakcje, kiedy się mówi o powrocie Chrystusa? Jedni na to czekają, inni się tego boją. Czym to jest spowodowane? Widzę to tak. Ja tak naprawdę to mogę mówić ze swojego doświadczenia tylko. Nie będę tutaj mówiła żadnych generalnych rzeczy. Ja powiem tak, jak było to u mnie. Jeszcze mniej więcej 5 lat temu ja bardzo się bałam przyjścia Jezusa. Polegało to na tym, że ja oczywiście deklarowałam, że na Niego czekam. Tak. Śpiewałam te wszystkie piosenki, Jezus przyjść, ale w głowie odtwarzało mi się, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, jeszcze ja mam coś do załatwienia, jeszcze to, jeszcze tamto. I w momencie, kiedy ja zaczęłam realnie chodzić uświęcaniu się, kiedy ja w realny sposób zaczęłam w ogóle wyprowadzać swoją duszę na wolność, kiedy ten duch trzeźwego myślenia zaczął mi pomagać w tym, bo w ogóle on jest duchem trzeźwego myślenia właśnie po to, żebyśmy wyszli na wolność, tak. To w tym momencie ja coraz częściej doświadczałam takiego rzeczywistego oczekiwania na Jezusa. Takiego rzeczywistego, wiecie. I kiedyś Tomek Żółtko właśnie miał taką piosenkę: Jezu przyjdź, ale jeszcze nie teraz, bo jeszcze teraz muszę sobie kupić samochód i tak dalej. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że to już nie jest rzeczywistością mojego życia, że ja rzeczywiście zaczynam czekać na tego Jezusa. Ja rzeczywiście, ja do Niego tęsknię, ja rzeczywiście zaczynam odbierać, że ten świat nie jest dla mnie przyjaznym miejscem do życia. Ja już się przestaję meblować na tym świecie, przestaję urządzać się na tym świecie. I to było związane ze wzrostem mojej tożsamości, poczucia tożsamości w Bogu. I Boże Słowo mówi, że w ogóle mamy się radować z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie. I ostatnio sobie w ogóle rozważam radość, bo wiecie, nigdy nie byłam tak bardzo radosną osobą, jak jestem teraz, a wiem, że będzie jeszcze lepiej, mimo tego, co się właśnie dzieje na zewnątrz. I to się dzieje właśnie dlatego, że rośnie poziom mojej wolności. Ja już nie jestem oblepiona na tyle, żeby ten świat mógł się do mnie przykleić. Ja już nie mam tego kleju. Nie mam tego brudu, tego świata na sobie. Ja nie mówię o jakiejś tam nieczystości moralnej i tak dalej, bo każdy narodzony na nowo człowiek w ogóle no, dba o swój poziom jakby moralności, ale to w ogóle nie o to chodzi. To chodzi w ogóle o twoje schematy myślowe, o to, kim się widzisz w Chrystusie, o to, czy się w ogóle realnie przyglądasz w Jego Słowie, czy oddzielasz Jego osobę od swojej osoby. Jeżeli tak jest, to w ogóle nie dziw się temu, że Ty boisz, odczuwasz lęk przed przyjściem Jego. Bo jeśli Ty utożsamiasz się z Chrystusem, jeśli Ty
jesteś w stanie za Pawłem powtórzyć, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie jest ukryte w życiu Syna Bożego i w ogóle jest życiem w wierze w Niego, to po prostu zaczynasz tęsknić przed takim, za takim połączeniem. No tak, ale słuchaj, bo to jest też taki czas, Nina, to jest taki czas jakiejś wielkiej konfrontacji tej teologii, tego, co latami się słuchało w kościołach, a tym, że w tym momencie uderzyła we wszystkich fala lęku, fala poczucia zagrożenia, fala może lęku przed śmiercią i z tego, co widać, to również wielu chrześcijan jest zaskoczonych i jakby ta fala na nich jednak wpłynęła. Dlaczego tak jest, że w tym momencie tak wielu ludzi jest pogrążonych w pragmatyzmach tego świata, a raczej niż w zaufaniu Bogu, tak? No bo wszyscy wiedzą, ufaj Jezusowi, oddaj to Jezusowi. To jest taki fajny frazes. Dlaczego tak wielu ludzi jest w sumie pogrążonych w lękach? No to się wiąże właśnie bezpośrednio z tym, o czym mówiłam. Po prostu od pewnego czasu nasilały się głosy: Kościele, przygotuj się. O co chodziło? Chodziło o to, żeby właśnie stanąć realnie w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Chodziło o to, żeby budować swoją tożsamość. Chodziło o to, żeby nie było podziału między tym, co święte, a tym, co nieświęte. I chodziło w ogóle, ja mam taki obraz, który towarzyszy mi od praktycznie 3 lat. Śpiewamy w naszym kościele taką piosenkę, że to my ustanowimy pion prawdy, to my potrząśniemy swoją wiarą tym światem. I wiecie, co to jest? Ta wiara generalnie jest jak kil łodzi. Ona jest nieruchoma. Ona jest osadzona mocno w prawdzie. To jest taki pion prawdy. I teraz bardzo wyraźnie widzimy, że wszystko wokół zaczyna się kiwać. Zaczyna się jakiś sztorm. On jeszcze nie jest jakiś duży. Ale jeśli ty masz głęboko wypuszczony kil, to twoja łódź nie będzie się kiwać na tych falach. To cię nie poruszy. To cię nie poruszy. Chodzi o to, żeby w ogóle w realny sposób zacząć budować swoją wiarę. I tu tak naprawdę okazuje się wytrwałość, bo ja byłam w kilku kościołach przed dołączeniem się do zespołu apostolskiego. I podnosiłam ręce, śpiewałam Jezu, ufam Tobie, wywyższałam imię Jezus. Ale on zawsze był taki zewnętrzny i nawet jeśli stawałam w wierze, bo ja rozumiałam to, że mamy przemieniać swój umysł przez Boże Słowo. Nawet jeśli stawałam w wierze, to tak gdzieś na koniec było to niedowierzanie. Ja nie wiedziałam, w jaki sposób w ogóle mam budować swoją wiarę, że ja mam ją na początku budować przez ogłaszanie, tak jak uczysz się obcego języka, tak? I najpierw powtarzasz jakieś frazy, jakieś słówka, wbijasz to sobie do głowy, brzmi to w twoich uszach nie za dobrze, w ogóle nie rozumiesz tego tak wewnętrznie. Po prostu powtarzasz obco brzmiące słowa, ale z czasem zaczynają one z ciebie płynąć. Z czasem ty odruchowo już zaczynasz w ogóle mówić tą frazą, tak? I to jest przemiana umysłu. Możesz się doprowadzić do takiego momentu, kiedy jak native speaker będziesz już myśleć w tym języku. I o to w ogóle chodzi z budowaniem wiary. Ty masz Boże prawdy, nie kwestionujesz ich, po prostu przyjmujesz, że to jest język Boży.
a wiemy, że Jego Słowo jest pełne, Jego Słowo zawsze przynosi owoc, zawsze wykonuje pracę, zawsze jest pełnym ziarnem, które wyda plon. I teraz, jak Ty je powtarzasz, na początku jest to frazes w Twoim, w Twoich ustach, ale nie zatrzymuj się na tym poziomie tego frazesu, tak? Po prostu powtarzaj, 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 aż któregoś dnia zostaniesz w ogóle zaskoczony tym, że w ten sposób zareagujesz w pierwszym momencie. Nie w sposób cielesny, ale w sposób Boży, bo już kultura Boża, Bożego Królestwa będzie Twoją kulturą. I w ten sposób zaczęłam w ogóle pracować na swoich emocjach, na swoim umyśle. Zaczęłam wierzyć w to, że ja, duch, nowy człowiek, mogę ustawić sobie duszę i mogę ustawić sobie ciało. Ja poddaję sobie moją duszę i mój ośrodek decyzyjny. I zobaczcie, i w momencie, kiedy ja to zrobiłam i robię to cały czas, bo w ogóle na różnych odcinkach, na różnym jestem etapie, to doświadczam tego, że wiele rzeczy z tego, co się tutaj dzieje, na zewnątrz, bo to jest dla mnie zewnętrzne, tak. To po prostu nie chwieje mną. Dokładnie. Tak? A powiedz mi, bo wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że teraz jedną z cech, jedną z doświadczeń, które Ty przeżywasz to bardzo mocno i to jest w ogóle cudowne, że w tym czasie, kiedy jest ta fala lęku, Ty mówisz o radości. Skąd ta radość i skąd ta pewność? Skąd to wypływa? Dzisiaj się właśnie rano zastanawiałam nad radością. Rozważałam radość. W ogóle co jest podstawą radości? Jest taki werset, nie zacytuję go dokładnie. Dlatego, że mnie umiłował, że znienawidził nieprawość, a ukochał sprawiedliwość, namaściłem jego głowę olejkiem radości. Ja właśnie ukochałam sprawiedliwość, czyli ukochałam Boże Słowo, a znienawidziłam wszelki przejaw nieprawości. I to nie znaczy, że ja teraz rozglądałam się w ogóle po całym świecie i piętnowałam nieprawość na zewnątrz. Nie. Ja znienawidziłam nieprawość, czyli nieprawdę w swoim własnym umyśle, w swojej własnej duszy. I to mi przyniosło coraz większą wolność. To mi przynosi w ogóle coraz większą wolność. W momencie, kiedy na przykład, podam prosty przykład, kiedy wzięłam wolność do tego, żeby tańczyć z flagami i żeby się nie martwić tym, co inni o mnie pomyślą, jak oni mnie widzą, czy ja wyglądam źle, czy nieźle, czy mam roztrzepane włosy, czy mam rumieńce, bo w ogóle się spociłam, tak? Czy moje ruchy są zgrabne, czy niezgrabne. Zaczęłam od małego kroku. Kiedyś złapałam flagę i powiedziałam nie, nie pozwolę Ci, diable, krępować mnie, bo w moim umyśle, w moich marzeniach w ogóle tańczyłam wspaniale i w ogóle w nieokiełznany sposób dla Boga i miałam w tym tak dużo radości, potrafiłam się wyrazić, tak? Ale w fizycznej rzeczywistości, na uwielbieniu, stałam i oczywiście miałam jakiś pewien poziom wolności, no już mogłam sobie się tam kiwać, podnosić ręce, śpiewać głośno, mimo tego, że fałszowałam i tak dalej, tak? Ale nadal w moich marzeniach ja biegałam tam, w ogóle machałam tymi flagami, tańczyłam w piękny sposób. I w pewnym momencie ja zobaczyłam, że to jest atak na Boga w ogóle, atak na Boga we mnie, na to, jak ja wyrażam miłość, jak ja wyrażam w ogóle, no tak, miłość. I powiedziałam diabłu, nie będziesz mnie krępował. Zrobiłam jeden krok. I mimo tego, że miałam w umyśle, nie, no co ty robisz, w ogóle pewnie nie w tym momencie, pewnie to jest w ogóle takie niezgrabne, pewnie to jest nieporadne.
ale pomyślałam sobie, dobrze, jestem w tym dzieckiem. I tak jak dziecko zaczyna rysować, nie wiem, te kreski są takie lewe, krzywe, ale rodzic się z tego cieszy. I zaczęłam z tym sobie chodzić, zaczęłam to robić. Dzisiaj tańczę, tak, ale jeszcze się nie okazało, jak w ogóle jak będzie. Ja wiem, że w ogóle będzie jeszcze piękniej. I złapanie tego, tej jednej fali wolności jakby podciąga też wolność w innych obszarach, nie? I w różnych innych obszarach otworzyłam się właśnie na branie odpowiedzialności, na podejmowanie decyzji, bo w świecie byłam osobą kompletnie nie podejmującą decyzji i nie reagującą w odpowiedni i w szybki sposób na to, co się we mnie pojawiało. Ja zawsze jechałam jak na flaku, jakby w ogóle właśnie mi pękła opona i od momentu, kiedy zaświtała mi jakaś myśl, do momentu realizacji mijało tyle czasu, a czasami w ogóle nie realizowałam tego. I pozostawałam na takim poziomie frustracji coraz większej. I moment, kiedy się narodziłam na nowo, wcale nie oznaczał, że ja od tego byłam z automatu wolna. Ja dalej w ten sposób funkcjonowałam i dopiero w miejscu, gdzie ja spotkałam się z ludźmi, którzy wprawdzie się poruszają i rzeczywiście stosują tą prawdę w swoim życiu, ja zaczęłam wychodzić w ogóle z tej swojej patologii, takiej bezdecyzyjności. W jaki sposób zaczęłam z tego wychodzić? No właśnie przez podejmowanie decyzji i przez ogłaszanie, że moje działanie jest natychmiastowe, jak tylko podejmę jakąś decyzję, tak. Jak tylko zaświta mi jakaś myśl. To było na różnych poziomach, które być może chrześcijanie uznają za nieświęte. Na przykład, nie wiem, wypełnienie formularza elektronicznego, do czego miałam w ogóle wstręt, tak? Albo zainstalowanie sobie bankowości elektronicznej na telefonie, co w ogóle graniczyło u mnie z cudem, tak? Że ja to zrobię. No, tego typu patologia funkcjonowała w moim życiu. Tak. I jakby wychodzenie na takiej płaszczyźnie, która się powszechnie jest uznawana za nieświętą, tak? Ale dla mnie nie ma podziału między tym, co święte, co nieświęte. Tak. To właśnie tego typu działania uwalniają mnie też do wolności w działaniach na rzecz na przykład szerzenia Królestwa Bożego, tak? Bo gdybym ja nie wyszła z tego, z tej patologii, to po prostu to mnie krępuje, to ja jestem spójną osobą, tak? Jeżeli gdzieś mam pozamykane, to wpływa na resztę sfer mojego życia. To tak samo jak Chrystus porównał nas do ciała, tak? Jesteśmy ciałem Chrystusa i blokada w jednym członku, tak? Jego rana zadaje ranę tak naprawdę całemu ciału i tak samo możesz sobie przełożyć to na swoją duszę. Jeśli gdzieś masz ranę, gdzieś masz jakąś blokadę i nawet myślisz sobie, no to przecież nie jest ważne, bo to jest akurat w sferze mojego na przykład życia z mężem albo w sferze wychowania dzieci, tak. Albo w sferze, nie wiem, uczciwości w pracy. Tak? To wpływa na całą Twoją osobę i to będzie w ogóle też blokadą do przepływu radości, bo radość bierze się z tego, że masz wolność, że jesteś święty, że jesteś wolny od systemu tego świata i w ogóle jakby jak jesteś wolny, to nic Cię nie może dotknąć z zewnątrz. Jesteś jakby, jesteś w Chrystusie. W realny sposób. To nie jest tak, że wiesz, ludzie sobie powtarzają, a bo jestem w Chrystusie, a tak naprawdę w ich głowach te wersety typu, że wszystko możesz w tym, który Cię umacnia, w Jezusie Chrystusie, brzmi, okej, jeżeli jestem w Chrystusie, to ja wszystko mogę, ale jeśli nie jestem, to nie mogę. I robi się takie enigmatyczne rozdzielenie, tak? Między tym, że ja jestem, raz jestem, a raz nie jestem. A zbuduj się w tym, że jesteś. Tak. I w realny sposób jakby
Oceń swoje życie pod tym kątem, bo to Ty jesteś sędzią w ogóle nad swoją duszą. To Ty możesz zajrzeć tam z Duchem Świętym i Ty możesz w ogóle pootwierać wszystkie furtki, a nie tylko o tym śpiewać. Tak. To jest bardzo ciekawe, bo jakby religia uczy czegoś innego, że jakby ten Bóg jest w chmurach i czasami ześle tą radość. Tak? A to, co teraz powiedziałaś, że Ty przekułaś to na własną prawdę, że Ty odwróciłaś, że Ty przyjęłaś tą prawdę, bardzo aktywnie zaczęłaś ją realizować małymi krokami, jakby burząc pewne blokady do tego w swojej duszy, do uświęcenia tej swojej duszy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To musi być w ogóle, cały czas musimy napierać. W ogóle gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Co to jest Królestwo Boże? To jest przestrzeń wolności w Twojej duszy. Ty możesz w realny sposób doświadczać Królestwa Bożego w ogóle przez wiarę. Wszystko się dzieje przez wiarę. Zbawienie przyjmujesz przez wiarę. Zbawienie to jest ratunek. Ratunek w każdym obszarze Twojego życia jest skuteczny przez wiarę. Przez to, że Ty rzeczywiście naprzesz na tą prawdę, że Ty rzeczywiście sobie wtłoczysz ją w swój tok myślowy, w swój sposób myślenia. I oczywiście ludziom, którzy funkcjonują w świecie, to się wydaje jakieś dziwne, tak? Że to jest pranie mózgu, tak? Tylko że oni w niezauważalny sposób dla siebie mają prane mózgi cały czas przez to, co się dzieje na zewnątrz. A teraz Ty masz pełnię boskości w sobie. Pełnię boskości. Bo, jak jest napisane, Ojcu podobało się, żeby wraz z Chrystusem dać Ci pełnię błogosławieństwa niebios. Masz pełnię. Masz pełnię. Pytanie, czy korzystasz z tej pełni. Pytanie, czy pozwalasz, żeby w ogóle dusza, która jest Twoją ziemią obiecaną, czy Ty ją podbijasz? Czy Ty ją w ogóle podbijasz? Czy idziesz z tym Bogiem i podbijasz swoją duszę w realny sposób? Czy pozwalasz, żeby prał Ci mózg, ten, który panuje tutaj na tej ziemi, tak? Któremu ludzie oddali panowanie? Bo jak Ty najpierw nie uwolnisz i nie podbijesz swojej duszy, to nie łudź się, że będziesz mieć jakikolwiek wpływ na ten świat, że podbijesz ten świat, że będziesz szerzył kulturę Bożego Królestwa na zewnątrz, skoro nie żyjesz nią wewnątrz. To jest to. To jest mocne. Czyli jakby zaczynamy od siebie. Mhm. Zaczynamy od siebie realizować to i przekuwać Boże Królestwo w swojej duszy, w swojej wierze. Dokładnie, bo też zobaczcie, nie jesteśmy w stanie nalać z pustego. My musimy być napełnieni. Nalewasz zawsze z duszy, bo duch bezpośrednio nie przemówi do tego świata. Twój duch odrodzony bezpośrednio nie ma wpływu na ten świat. Twój duch odrodzony musi się wylać przez Twoją duszę, przez Twoją psychofizyczność. I teraz jak Ty nie napełnisz tego, zobaczcie, jest napisane, że przyjmijcie wszczepione w Was Słowo. Mamy wszczepione Słowo. W ogóle Słowo, które się stało ciałem, zamieszkało pośród nas, my je przyjęliśmy. Bóg nas zrodził przez Słowo, mamy całą mądrość w swoim duchu, całą miłość w swoim duchu, tak? A jednocześnie mamy przyjmować to Słowo od zewnątrz, żeby w ogóle utorować drogę. My cały czas tak naprawdę robimy to samo, co proroczo pokazał Jan Chrzciciel. On torował drogę. Torował drogę Mesjaszowi. I teraz Ty, ten Jan Chrzciciel, może być utożsamiony proroczo z Twoim ośrodkiem decyzyjnym, z Twoją duszą, tak? Torujesz drogę. Torujesz drogę do tego świata. Przygotowujesz siebie, żeby w ogóle ten duch, ta informacja z ducha, ta miłość, ta mądrość mogła w ogóle wychodzić przez Twoją duszę, żeby ta Twoja dusza była w ogóle rzeczywiście tym elastycznym bukłakiem, a nie skostniałym.
bo też spotykamy się, rozmawiałyśmy o tym, prawda? Tak. Spotykamy się non-stop z ludźmi, dzwonią do nas ludzie, tak, którzy budują na sztywności słowa, oni przyjmują, tak, okej, okay, kiedyś, nawet jak wzięli objawienie, tak? To są ludzie, nie poddajemy w wątpliwość ich narodzenia na nowo, tak, tak? Ale oni są tak napakowani wiedzą. Ja kiedyś taka byłam. Tak cytują to słowo, nawet jakby opierają się na przeszłych objawieniach, tak, i nie są skłonni poszerzyć swojego serca. Nie są skłonni przyjąć, że Bóg jest o wiele większy. Tak. Że za każdym razem, kiedy ja sięgam po słowo, to ja sięgam po głębię tego słowa, a nie, tak, po potwierdzenie tego, co ja już wiem. Bo ja już wiem, ja już stoję na jakimś pułapie wiary, tak? Ja chodzę w tym na bieżąco, co przyjęłam, tak? I przyjęłam to za pewnik, ale ja nie blokuję działania Ducha Bożego. Ja chcę więcej, bo wiem, że jest zawsze więcej. Wiem, że jest rema, wiem, że jest coś takiego, jak wiesz, jesteś na grzybach, idziesz 10 razy tą samą ścieżką, w tą i z powrotem, w tą i z powrotem, nie widzisz niczego, aż tu nagle patrzysz i zobacz, to powoduje radość. W ogóle jak odbierasz nowe objawienie, świeże objawienie, to powoduje w tobie radość. To powoduje w tobie realne doświadczenie Boga. Realne doświadczenie. W ogóle nie zatrzymuj się w skostniałym bukłaku tego, co już wiesz. Amen. Poszerzaj się. Amen. Okej. Jesteśmy w takich, powiedzmy, ciekawych, nie nazwę ich trudnych, ale jest to pewne wyzwanie, co się dzieje teraz z tym koronawirusem. I wielu ludzi mówi o tym, że to są, że to jest jakby, jesteśmy blisko końca, to są czasy ostateczne. Ale pytanie jest, czy jesteśmy na to gotowi i czy jakby, czy rozpoznajemy te wszystkie znaki. To jest ciekawe pytanie. Jesteśmy na to gotowi? Znowu właśnie, nie będę generalizować. Ja wierzę w to, że jeszcze nie jest za późno, żeby się przygotować. Jeszcze nie jest za późno. Bo to, co się teraz dzieje, to wbrew reakcjom niektórych, tak, to nie jest najstraszniejsza rzecz, jaka może się dziać, tak? To jest początek. To jest początek. W ogóle ludzie odczuwają dzisiaj strach i dziś kolejny raz przyszło do mnie takie bardzo silne przekonanie, że ten nasilający się strach to jest strach, który diabeł, władca tego świata, udziela tym, którzy w ogóle dają na siebie wpłynąć. To jest jego lęk przed tym, że właśnie jego czas się kończy. Właśnie jego czas się kończy. I to jest dopiero początek tak naprawdę. Niedawno modliłam się i Duch Święty przypomniał mi poród mojego trzeciego dziecka, Mateusza. To było trzecie dziecko, ja już byłam taka dość dojrzała kobieta. Byliśmy wtedy akurat w takiej sytuacji, że mój mąż był bez pracy, ja byłam na jakichś zleceniach. Nie stać nas było na taki poród rodzinny, a dwa poprzednie były takie komfortowe. Po raz pierwszy byłam na takiej ogólnej porodówce, mogłam zobaczyć sobie, jak to wygląda. Pojechałam oczywiście do szpitala już z takimi dosyć dużymi skurczami, no bo też wiedziałam, jak to się będzie rozwijać. I położyli mnie tam pod tym KTG, ja sobie tam patrzyłam na ten wykres. Coś tam czułam jakieś tam delikatne skurcze raz na jakiś czas. I w pewnym momencie przyszedł do mnie ordynator tego szpitala i powiedział: no okej, ja widzę, że tutaj już pani rodziła trzecie dziecko, pewnie chce pani szybciej urodzić. I ja powiedziałam: tak, ja chcę. Bo wiecie, ja się już przygotowałam na to, że to będzie bolało, to po co to przedłużać, tak?
ja chcę szybko urodzić. No i on niewiele myśląc, znaczy ja nie wiedziałam, że to tak się odbędzie. Każdy poród był inny. On po prostu naciął mi pęcherz płodowy po to, żeby te wody zaczęły się sączyć. I w tym momencie mój organizm zaczął reagować większymi skurczami. Ale wiecie, ja byłam zdeterminowana, że ja chcę wcześniej urodzić, szybciej urodzić. Ja byłam zdeterminowana i ja byłam też nastawiona na relację z Bogiem. W tym momencie ja po prostu cała uwielbiałam Boga, ja wywyższałam Go, ja wierzyłam, stanęłam na słowie, że w ogóle wszystko, cokolwiek robię, to kończy się sukcesem, że nie ma dla mnie nic niemożliwego, że ja mogę nie czuć tego bólu. I słuchajcie, leżałam tam, byłam unieruchomiona, co też nie sprzyja temu, żeby jakoś się tam komfortowo poczuć, no ale takie były warunki na tej porodówce. Podłączona byłam pod to KTG i obserwowałam potężne wykresy, w ogóle jak to rosło. Nagle się pojawiały, wiecie, tak jak zapis trzęsienia ziemi, potężne wskoki i jakby bazując na doświadczeniu z poprzednich porodów, ja wiedziałam, że to powinno mnie bardzo boleć, ale to mnie w ogóle nie bolało. Oczywiście czułam takie obkurczanie się tej macicy, ale w ogóle nie czułam towarzyszącemu temu bólu. I Duch Święty właśnie mi to przypomniał, a ciekawe było też to, że w momencie, kiedy tam położna przyszła skontrolować, co tam u mnie się dzieje i stwierdziła, że jest rozwarcie i zrobiło się jakieś takie zamieszanie wokół mnie, tam lekarza wołali i tak dalej, że tu już się zaczyna ta właściwa akcja porodowa. Ja straciłam koncentrację na Jezusie, automatycznie jakby zaczęłam czuć. Trochę weszłam w takie paniczne nastawienie tego personelu, że to już, że to 10 centymetrów, że właśnie, że to bóle parte. I tą ostatnią fazę, co prawda to tam było 10 minut mniej więcej, przeszłam już, ja to nazwałam wtedy, że bez Boga, tak? I oczywiście ja no nadal jakby byłam wypełnioną Duchem Świętym, chrześcijanką, tak? Tylko po prostu brak koncentracji dopuścił zewnętrzne symptomy do mojego ciała i do mojej w ogóle psychiki. Wow. I to jest właśnie to, co chcę Wam powiedzieć, że w czasach tych, które teraz mamy, tak, kiedy to nie są te bóle parte, to są na razie małe skurcze, tak, porównywalne z takimi, gdzie Ty podejmujesz decyzję, ok, może pojechać do szpitala już, a może nie, może się właśnie pakujesz. W tych czasach my mamy jeszcze czas, żeby w ogóle zacząć się koncentrować i żyć w ogóle, zacząć żyć w zupełnej koncentracji na Jezusie Chrystusie, w zupełnej koncentracji na tym, co On zrobił, w takim... W ogóle w radości, tak, z tego, że nasze imiona są zapisane w niebie, tak, w radości z tego, że w ogóle nas to nie dotyczy, bo nasze się nie wali. Tak. Nasze się nie wali. Ty masz mieszkanie u Ojca, tak, i Twoje się nie wali. Twoje jest królestwo. Upodobało się Bogu dać Ci królestwo. Dostałeś w spadku Królestwo Boże. Tak. Więc pielęgnuj w sobie świadomość tego, że Ty jesteś królem, że Ty jesteś w ogóle władcą. Ty masz klucze. Ty masz klucze. To Ty decydujesz, co wpuścisz do siebie, a czego nie wpuścisz. I to naprawdę jest jeszcze czas, żeby właśnie się spakować, przygotować wszystko, tak, zacząć się osadzać w rzeczywistości, tak, którą jest Chrystus. Bo wiecie, wyznajemy ustami, rzeczywistością jest Chrystus, ale czy Ty osadziłeś się w rzeczywistości, którą jest Chrystus? Czy w ogóle jakby tak jesteś w tym? Bo wiecie, zobaczcie, to będzie przyspieszać. Ja wyraźnie w ogóle wiem, że Jezus powraca. Ja chcę powrotu Jezusa Chrystusa. Tak.
z mocą zaczynamy się modlić o to, żeby on powrócił. Tak jak ja wtedy powiedziałam ordynatorowi, ja chcę szybko urodzić. Tak. To się zaczyna. Ja chcę szybko urodzić. Zobaczcie, jak Maria powiedziała, niech mi się stanie według Twojego słowa. Mm. Ona zgodziła się być w ciąży. Zgodziła się urodzić Zbawiciela. Ja wierzę, że to jest proroczy obraz do Kościoła. Zgódź się być w ciąży, bądź skoncentrowany na tym. Tak jak matka jest skoncentrowana w ogóle na dziecku, które się rozwija w niej, na tym życiu, które się w niej rozwija. Tak Ty bądź skoncentrowany na życiu, które się rozwija w Tobie, na potędze Jezusa Chrystusa. Bo to w ogóle Kościół zdeterminowany, żeby Go zrodzić na tym świecie. On Go zrodzi w fizycznym wymiarze, tak, także On przyjdzie. On nie przyjdzie tak znienacka, tak, do tych, którzy nie czekają. On przyjdzie do tych, którzy w ogóle chcą urodzić. Do tych, którzy się z determinacją zgodzili w ogóle z Nim. Tak. Niech mi się stanie według Twojego słowa. Amen. Więc przyjaciele, jeżeli słuchasz tego, jeżeli znalazłeś się teraz w takim miejscu, gdzie w ogóle widzisz przepaść między tym, co my mówimy, a tym, co Ty doświadczasz, jeżeli nie czujesz się bezpieczny w Chrystusie, jeżeli nie przeżywasz radości, jeżeli nie odczytujesz tej przestrzeni jako wielka szansa na to, żeby się przygotować w wielkiej radości, w wielkim oczekiwaniu, w wielkiej wierze, na przyjście Jezusa Chrystusa, jeżeli potrzebujesz realnej pomocy, realnej rozmowy z kimś i realnego zbudowania, skontaktuj się z nami. Jesteśmy w stanie Ci pomóc, jesteśmy w stanie pomóc Ci wyprostować to, co religia załadowała w Twoją głowę, bo to, co religia bardzo często ładuje w głowy ludzi, nie jest to chodzenie w Bożych prawdach, jest to analizowanie Boga w chmurach, Boga oddzielonego. To, co my teraz reprezentujemy, to jest realne zbudowanie swojej tożsamości na rzeczywistości i przestrzeni, która jest w Jezusie Chrystusie, która się nazywa Jezus Chrystus. To jest realne, to nie jest frazes religijny. I jeżeli potrzebujesz takiego wsparcia, skontaktuj się z nami, z Niną albo ze mną. Ale to są bardzo mocne słowa, co Nina przed chwilą powiedziała, że to jest ten czas, żeby się w ogóle przygotowywać, żeby budować swoją radość, budować swoją tożsamość na Jezusie Chrystusie, nie na religijnych frazesach, nie na biblijnych cytatach, tylko na prawdach Boga, realizować je w swoim życiu. Amen. Amen. Dziękujemy. Pa. Pa.